Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, ubiegający się w wyborach samorządowych o reelekcję, otrzymał poparcie Koalicji Obywatelskiej. Podczas wspólnej konferencji prasowej poinformowali o tym lider Platformy Obywatelskiej w regionie Andrzej Buła oraz przewodniczący partii w Opolu Zbigniew Kubalańca. Mamy w sobie geny samorządowców. Mamy w sobie takie potencjały, które pozwalają nam myśleć o ludziach, o ich życiu codziennym, o rozwiązywaniu ich problemów. Dlatego postanowiliśmy razem zaoferować się Państwu w wyborach samorządowych. Przez te najbliższe 5 lat kolejnej długiej kadencji samorządu chcemy ramię w ramię, jak dzisiaj tutaj stoimy, i samorząd województwa, i miasto Opole dla naszych mieszkańców rozwiązywać te problemy, które jeszcze i w regionie, i w Opolu pozostały. Nie pierwszy raz mam taką przyjemność startować z poparciem Platformy Obywatelskiej, chociaż rzeczywiście te pierwsze wsparcie miały miejsce wiele lat temu. Najbliższa kadencja zapowiada się na taką kadencję, jeżeli uda nam się oczywiście odnieść wyborcze zwycięstwo. Kadencją współpracy, kadencją pracy na rzecz ludzi, kadencją realizacji różnych pomysłów, kadencją dobrą dla Opola, w której rzeczywiście polityka regionalna, polityka miejska będzie szła jedną drogą i w której jeszcze mocniej wykorzystamy potencjał tkwiący w stolicy regionu. W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podziękował wszystkim, którzy działają w stowarzyszeniach, fundacjach i nieformalnych grupach. Przedstawił również kandydatów do sejmiku województwa opolskiego, wśród których nie brakuje społeczników. Na naszych listach do sejmiku województwa opolskiego bardzo dużo kandydatek, kandydatów zaangażowanych w sferę organizacji pozarządowych. Więc jeżeli mówimy o doświadczeniu, to na pewno to doświadczenie współpracy z ludźmi jest chyba największym atutem naszej listy. Druga bardzo ważna rzecz, są to osoby zadedykowane już od wielu, wielu lat konkretnym sprawom i problemom. Na pewno język troski jest takim kluczowym jak gdyby podejściem do tego, co chcemy w przyszłości zrobić, ale również język korzyści, bo jesteśmy Koalicją Obywatelską, która współzarządza województwem opolskim. W sejmiku jestem od 1998 roku i zawsze jest coś do zrobienia. Poza tym pojawiają się nowe perspektywy, nowe środki, choćby nawet wyzwanie przed nami wielkie, bo 600 miliardów złotych do wydania zaledwie w 3 lata. I zakładam, że jeżeli również jestem szefem komisji od tylu lat, to myślę, że moje skromne doświadczenie z prawie 20 lat, praktycznie ponad 20 lat przewodzenia komisji, też się może w jakiś sposób przydać całemu województwu, nie tylko regionowi, z którego startuję. Swoich reprezentantów zaprezentowali także śląscy samorządowcy. Ugrupowanie będzie walczyć o fotele samorządowców w gminach, gdzie dotychczas dominowała mniejszość niemiecka. Jest to komitet, który zrzesza nie tylko ludzi będących w mniejszości niemieckiej, ale również całe grono osób, które chciałyby kandydować, chciałyby coś zmienić w naszych małych ojczyznach. Nie jest to komitet polityczny, są to ludzie nasi tutaj z tego regionu, pracowici, uczciwi. Dlatego nie miałam wątpliwości, chciałam tutaj kandydować. Dlaczego komitet wyborczy Śląscy Samorządowcy? Ano przede wszystkim przez hasło, które mówi blisko ludzkich spraw. Myślę, że wszystkim naszym kandydatom, którzy będą startowali na różne szczeble samorządowe, to hasło jest najbardziej bliskie. Chcę połączyć swoje doświadczenie organizacji pozarządowych, samorządowych i dyrektorskich, kierowania edukacją, w wyprowadzaniu edukacji na inny poziom. Takim moim głównym celem właśnie są szczególnie drogi, szczególnie szkoły. Chciałbym też z mojego osiedla rolników przybliżyć troszkę choćby do dożynek miejskich, które niestety się u nas nie odbywają. Chciałabym bardzo, aby nasza Gwara Śląsko nie poszła w zapomnienie i była bardziej praktykowana i akceptowana w szkołach, bo nie powinniśmy się tego wstydzić, tylko być dumni i z niej korzystać. Osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem w pracy w samorządzie jako radny czy jako wójt, burmistrz. Jestem przekonany, że z taką drużyną jesteśmy w stanie pozytywnie zmieniać nasze gminy, powiaty i całe województwo.